Wierni do końca. Wojciech Lis, Mściciel. Wojciech Lis urodził się 28 października 1913 roku w Ostrowach Tuszowskich w powiecie kolbuszowskim. Był drugim synem Józefa i Anny z domu Sałdyka. Miał 10 lat, gdy w wypadku stracił matkę, a jego ojciec ponownie się ożenił. Wojciech ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Podjął pracę u bogatego gospodarza z Dobrynina. Związał się tam z Regionalnym Związkiem Młodzieży Wiejskiej RP Wici, a następnie Stronnictwem Ludowym. W okresie wojny dowodził oddziałem dywersyjnym Armii Krajowej w powiecie mieleckim. Brał udział w wielu akcjach przeciw Niemcom. Latem 1944 roku podjął współdziałanie z wojskami sowieckimi w ramach akcji Burza, ułatwiając im zajęcie Mielca wraz z zakładami WSK bez dokonania zniszczeń. WSK było bowiem zaminowane i gotowe do wysadzenia w powietrze. Został aresztowany przez NKWD, ale w październiku 1944 uciekł z aresztu. Wyszedł z konspiracji i podjął pracę jako stróż w młynie w Hykach Dębiakach. W marcu 1945 funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej podjęli próbę aresztowania Lisa. Ten jednak zbiegł i zaczął się ukrywać. Dołączyło do niego wielu jego byłych podkomendnych, z których w kwietniu 1945 roku zorganizował oddział zbrojny. Lis utrzymywał kontakty z grupami podziemnymi, Narodową Organizacją Wojskową, Narodowymi Siłami Zbrojnymi i Batalionami Chłopskimi, ale formalnie zachował niezależność organizacyjną. W wielu akcjach współdziałał z oddziałami Jaworskiego, Aleksandra Rusina oraz Hieronima Dekutowskiego Zapory. 8 grudnia 1942 roku okupant przeprowadził gigantyczną obławę na ludzi potrzebnych do robót przymusowych w Rzeszy. Uderzenie ruszyło równocześnie z kilku kierunków, od strony Dębicy, Mielca, Sędziszowa i Tarnobrzega. Wojsko otoczyło w nocy kilkanaście wiosek położonych na terenie poligonu, aż po Nową Dębę. W zasięgu obławy znalazł się Toporów. Wojtkowi udało się wyjść cało, jednak teraz rzadko wracał na noc do domu. Sypiał w zbudowanym przez siebie w lesie kilkaset metrów od domu szałasie, gdyż miał informację, że Niemcy poszukują go do pracy. Zgłosił się dopiero pod wpływem nalegań sołtysa Toporowskiego i za namową ojca. Dostał przydział do pracy przy budowie drogi na terenie poligonu. Robota polegała na rozbijaniu 10-kilowym młotem największych kamieni. Narastał w nim gniew z jednej strony na okupanta, z drugiej na beznadziejnie bierną postawę współpracujących przy budowie drogi ludzi. W trzecim dniu pracy w firmie Johanna Henniga miał miejsce następujący wypadek. Robotnicy spożywali śniadanie na pryzmach kamieni, kiedy kończyłem rozbijanie dużego głazu. Spóźniłem się na przerwę śniadaniową o 20 minut. Siadłem na uboczu, wydobyłem z worka śniadanie i zacząłem jeść. W tej chwili z pobliskiego biura firmy wyszedł pułkownik Wehrmachtu w towarzystwie Niemców, cywili, kierując się w moją stronę. To był inspektor nadzoru robót drogowych. Na widok zbliżającego się pułkownika ktoś z niemieckich brygadzistów krzyknął: "Prinko, robić!" I robotnicy podjęli pracę. Ja kończyłem śniadanie, w końcu zacząłem je później. Pułkownik zauważył, że rozebrany olbrzym siedzi, podczas gdy inni pracują. I grupa Niemców skierowała się w moją stronę. Ani myślałem wstać, gdy się zbliżali. Wtedy jeden z nich skinął na mnie i krzyknął: "Schnell, komm!" A inny dodał: "Ty polska świnio, wstać, jak Herr Oberst chce z tobą gadać!" Spokojnie odłożyłem resztkę śniadania na pryzmę i stanąłem przed niemieckim oficerem. Od razu chciał mnie uderzyć z pięści w twarz. W trakcie zadawania ciosu odbiłem jego prawą rękę tak silnie, że omal nie upadł, a potem to ja uderzyłem go w twarz. Na oczach zaskoczonych Niemców wyrwałem mu z kabury pistolet, parabellum i skoczyłem w najbliższe leśne zarośla. Świta asystująca pułkownikowi zaczęła strzelać w moim kierunku, ale byłem już w bezpiecznej odległości. I tak oto czara goryczy się przelała. Wszedłem na drogę
z której nie było już odwrotu. Wspomnienia Leona Tacika, groźnego, żołnierza Wojtka Lisa. W okresie okupacji niemieckiej chodziliśmy w mundurach Wehrmachtu. Wojtek nosił mundur oficera niemieckiego i gdy napotkał na drodze starszego stopniem oficera, a nie miał zamiaru go zaatakować, to nawet oddał mu honory wojskowe. Byliśmy nie do rozpoznania przez Niemców. Zresztą nie tylko. Mnie w mundurze niemieckim nie rozpoznał własny ojciec, którego idąc z Wojtkiem napotkaliśmy na drodze. Nie chcąc się dekonspirować przed rodziną, ja również zachowałem się, jakbym go nie znał. Gdy mijaliśmy mieszkańców wioski, byli przekonani, że jesteśmy żołnierzami niemieckimi. A myśmy tymczasem czekali na wehrmachtowców jak lis na padlinę. Niemcy jednak nie zrezygnowali z ujęcia Wojtka. W roku 1943 wyruszyła do Toporowa ekspedycja pacyfikacyjna kierowana przez Engelharta. O godzinie 4 nad ranem Niemcy otoczyli dom Lisów i dokonali rewizji, w czasie której pobito ojca Wojtka, nie oszczędzając nawet jego małoletniej siostry Weroniki. Za wszelką cenę starano się wymusić na nich wskazanie miejsca ukrycia poszukiwanego. Dopiero zbita i steroryzowana dziewczynka wskazała miejsce, w którym się schował. Wojtek Lis przebywał wówczas w swoim szałasie w Księżnym Lesie. Obudził go ruch samochodów i strzały dobiegające od strony gospodarstwa rodziców. Zorientował się, że jest celem niemieckiej ekspedycji. Kilkunastu żołnierzy otoczyło drewniany domek, spodziewając się zbrojnego oporu. Ale szałas był pusty, co jeszcze bardziej rozwścieczyło uczestników obławy. Wówczas aresztowano Józefa Lisa, jego żonę Marię, bratową oraz córkę Weronikę, a zabudowania podpalono. Po wymordowaniu rodziny, kiedy Wojtek ochłonął z osobistej tragedii, stał się jeszcze bardziej operatywny. Nikt z Niemców nie przewidział, jak silny może być odwet jednego człowieka po stracie ojca i siostry. Na terenie poligonu wojskowego Niemcy urządzili olbrzymią strzelnicę dla Wehrmachtu. Po dokonaniu rozpoznania Wojtek doszedł do wniosku, że również i on może z niej skorzystać. Podczas ćwiczeń w strzelaniu istnieje możliwość zapolowania na Szwabów. Elementem sprzyjającym realizacji zuchwałego pomysłu był otaczający strzelnicę wysoki las. Upatrzywszy sobie na urządzenie stanowiska strzeleckiego drzewo, podchodził w pobliże i czekał na przybycie niemieckich żołnierzy. Kiedy na strzelnicy rozlegały się strzały, Wojtek wspinał się na drzewo i biorąc na muszkę swego karabinu wybranego Niemca, włączał się do ćwiczeń w strzelaniu. Echa wystrzałów polskiego partyzanta mieszały się ze strzałami oddawanymi do tarczy. Żołnierze niemieccy nie przypuszczali, że sami stawali się celami strzałów. Część z nich po takim ostrzale wracała ranna, wielu poległo. Dowodzący strzelaniem oficer, sądząc, że ofiary zostały zabite kulami nowicjuszy Wehrmachtu, spisywał je na straty i kazał pochować na leśnym cmentarzyku. Pewnego jesiennego dnia 1943 roku wraz z Wojtkiem i Staszkiem Lisem szliśmy leśną przycinką. Zaraz za mościskami zauważyliśmy, że drogą jedzie konno oficer niemieckiej żandarmerii polowej. Ponieważ jechał sam, postanowiliśmy go ująć. Ukryci w przydrożnych zaroślach czekaliśmy, aż się zbliży. Gdy podjechał na naszą wysokość, wyskoczyliśmy z okrzykiem „Halt! Hände hoch!”. Gdyby wiedział, że będzie miał do czynienia z polskimi partyzantami, na pewno by uciekał. Ale sądził, że jesteśmy Niemcami i zaszła jakaś pomyłka. Zatrzymał konia, zeskoczył z siodła. Kiedy był już na ziemi, Wojtek ściągnął z niego automat i nakazał mu iść w kierunku pobliskich zarośli. Odprowadziliśmy oficera kilkadziesiąt metrów na leśną polanę i nakazaliśmy zdjąć mundur. Wojtek zawiesił sobie automat na szyi. Kilkanaście metrów dalej ze Staszkiem Lisem zapaliliśmy papierosy. W pewnym momencie rozebrany już do kaleson Niemiec rzucił się na Wojtka. Chwycił za automat i powalił go na ziemię. Ponieważ był rosły i silny, podobnie jak Wojtek, zaczęli się obaj szamotać. Niemiec uchwycił swój automat, starając się skierować lufę na Wojtka i oddać strzał. Obaj ze Staszkiem podeszliśmy do nich, ale nie sposób było strzelać. Bo raz jeden był na górze, to za moment drugi. Musieliśmy przystawić lufę do głowy żandarma i nacisnąć spust, aby się uspokoił i wypuścił Wojtka. Po zastrzeleniu Niemca zabraliśmy jego blaszkę identyfikacyjną, aby go nikt nie rozpoznał. Zwłoki zaciągnęliśmy głęboko w las i przykryliśmy gałęziami. Dopiero na wiosnę natknęło się na trupa bydło leśniczego. Wojtek zaczął stwarzać wiele kłopotów komendantowi obozowego Gestapo, który musiał odtąd często tłumaczyć się przed dowództwem ze swej nieudolności w ujęciu groźnego partyzanta.
Ponieważ dotychczasowe metody ujęcia lisa okazały się nieskuteczne, Engelhardt obmyślił nowy sposób działania. Nawiązał kontakt z księdzem Dominikiem Litwińskim, proboszczem parafii w Ostrowach Tuszowskich, starając się zmusić go do przekazania listu Wojtkowi. Ksiądz Litwiński początkowo odmówił. Dopiero pod groźbą zesłania do obozu podjął się dostarczenia korespondencji adresatowi. W kolejnym, trzecim liście skierowanym do Wojtka Engelhardt prosił, aby przeniósł się na inny teren i tam prowadził działalność. List ten nie pozostał bez odpowiedzi. Wojtek odpisał gestapowcowi krótko. Dni twoje, zbrodniarzu, policzone. Zginiesz z mojej ręki. Engelhardt kusił lisa perspektywą zwolnienia z więzienia ojca, matki i siostry, a nawet odbudową domu w Toporowie i wynagrodzenia poniesionych szkód materialnych pod warunkiem oddania Niemcom wszelkiej posiadanej broni. Odpowiedź brzmiała. Zamordowanych nie wskrzesisz. Ojciec mój i siostra zostali zamordowani z twojego rozkazu. Za te i inne zbrodnie, które popełniasz, zostaniesz ukarany. Polowaniom na upatrzonych prześladowców Wojtek nadawał charakter spektakularny, żeby wiedzieli, kto jest ich śmiertelnym wrogiem. Na sprawcę spalenia gospodarstwa w Toporowie polował aż do skutku. 20 września 1943 roku, podczas przypadkowego spotkania w lasach koło Szydłowca, spełniły się słowa Wojtka przekazane gestapowcowi w liście. Zginiesz, zbrodniarzu, z mojej ręki! Szef gestapo Engelhardt wraz ze swoim adiutantem zostali przez niego zastrzeleni. Zimą 1943 roku Wojtek oraz Stanisław Lis i Józef Mrozik, przebrani w mundury niemieckie, posługując się motocyklem z przyczepą, podjechali pod biuro projektów rozbudowy łagru Heeresbettleitung na Smoczce i zabrali stamtąd przygotowane plany, które następnie przekazano AK. Odtąd wywiad akowski posiadał dokładne dane dotyczące zamiarów i rozplanowania obozu. Sukcesem zakończyła się również akcja wypadowa do Pustkowa, gdzie zdobyto materiały dotyczące broni rakietowej V1. Latem 1944 roku dowódca plutonu AK w Trześni, S. Leśniak, odebrał przysięgę podporządkowującą Armii Krajowej oddział Wojciecha Lisa. W dniu 24 lipca 1944 zarządzono pogotowie do akcji Burza. Jako miejsce koncentracji oddziałów wyznaczono lasy w rejonie Chyków-Dębiaków, gdzie powstał batalion Hejnał. Liczebność batalionu, w skład którego wszedł m.in. oddział Wojciecha Lisa, wynosiła około 100 żołnierzy. Głównym zadaniem batalionu było atakowanie z zasadzki i likwidowanie drobnych oddziałów niemieckich na szosie Tarnobrzeg-Baranów-Mielec oraz opanowanie Mielca i lotniska w Chorzelowie. Na przełomie lipca i sierpnia stoczono szereg potyczek z Niemcami w rejonie Padwi, Jaślan, Tuszowa i Malinia. W 1945 roku w lasach Puszczy Sandomierskiej z inicjatywy Lisa powstał oddział partyzancki. Odwoływał się do tradycji AK. Najbardziej trafnym wydaje się zakwalifikowanie go jako samodzielnego oddziału samoobrony. Celem jego istnienia było umożliwienie przetrwania osobom ściganym przez UB i MO aż do momentu wprowadzenia w kraju rozwiązań, które umożliwiłoby im powrót do życia bez ryzyka bycia aresztowanym lub szykanowanym. Kolejnym celem było zapewnienie ochrony ludności cywilnej przed bezprawiem władz oraz zapanowanie nad pospolitym bandytyzmem. Wydaje się, że walka z ideologią i ustrojem komunistycznym znajdowała się w tym okresie na ostatnim miejscu w hierarchii celów. Wykonywano akcje odwetowe przeciwko szczególnie dokuczliwym dla ludności funkcjonariuszom UB i MO, jednak nie za ich poglądy polityczne, lecz ze względu na ich czyny. Dość często oddział Lisa współpracował z niektórymi posterunkami milicji obywatelskiej i to nie tylko na niskim szczeblu, ale również na poziomie komendantów. Wykorzystywali oni Lisa do zwalczania plagi bandytyzmu w terenie, a on otrzymywał w tajemnicy informacje wywiadowcze. Działo się tak, ponieważ wśród ogółu społeczeństwa w całej Polsce istniało przeświadczenie tymczasowości tego wszystkiego, co miało miejsce po wkroczeniu Sowietów. Względy te sprawiły, że początki antykomunistycznej działalności żołnierzy wyklętych, w tym również Wojciecha Lisa, mściciela, charakteryzuje postawa defensywna i wyczekująca.
Wychodząc z założenia, że celem jest jedynie krótkotrwałe przetrwanie okresu wzmożonych represji, rozpoczętych w październiku 1944 roku, Lis próbował zbudować silną grupę partyzancką, zdolną do kontrolowania obszaru, na którym miał operować. Największy rozkwit oddziału nastąpił w kwietniu 1945 roku, kiedy do oddziału zaczęli dołączać dezerterzy z Ludowego Wojska Polskiego, byli żołnierze Armii Krajowej. Lis pełnił wtedy rolę zbliżoną do funkcji dowódcy rejonu AK. Przyjął pseudonim Śmiały, lecz praktycznie go nie wykorzystywał, podpisując się swoim nazwiskiem. Jego oddział został podzielony na placówki, na czele których stali mianowani przez Lisa dowódcy, określani jako jego zastępcy. Powstały one częściowo na bazie dawnych placówek AK i batalionów chłopskich. Łączność z dowódcą przebywającym w leśnym obozie zapewniona była przez gońców. Zakłada się, że stworzone przez Lisa zgrupowanie partyzanckie liczyło w 1945 roku od 70 do nawet 250 ludzi. Latem 1945 roku, w Dniu Matki Boskiej Zielnej, wojska sowieckie przy użyciu czołgów i samochodów pancernych urządziły obławę na nasz oddział. Tego dnia przyszedłem z lasu do domu. Moja matka wstała wcześniej i zauważyła przejeżdżający przez trzeźń samochód z żołnierzami sowieckimi. Budziła mnie, mówiąc mi o tym. Wziąłem lornetkę, wyszedłem na podwórze i zacząłem obserwować ich ruchy. Kiedy stałem pod drzewem, obserwując dalszy przebieg wydarzeń, nadeszły kobiety, powracające z mszy świętej z kościoła w Chorzelowie. Poinformowały mnie, że żołnierze sowieccy zatrzymywali wszystkie osoby i dokonywali rewizji. Poczekałem do południa, a następnie udałem się w kierunku lasu. Po drodze napotkałem znajomego, niejakiego maziarza, który ostrzegł mnie, że w pobliżu znajdują się sowieccy żołnierze. Szedłem w deszczu całą noc, aż dotarłem do placówki, ale tam nikogo nie zastałem. Dopiero rano, gdy się rozwidniło, napotkałem Wojtka Lisa z partyzantami z naszego oddziału i dołączyłem do nich. Razem było nas około 20 i gdyby przyszło zginąć w walce, to śmierć nie wydawała się taka straszna, ani jeżeli w pojedynkę. Wojtek doszedł jednak do wniosku, że trzeba się rozdzielić na mniejsze grupy. Ja pozostałem przy nim. Zachowując ostrożność, posuwaliśmy się lasem, aż doszliśmy do krzyżówki duktów leśnych. Chcąc rozeznać, czy dalsza droga jest bezpieczna, wysunąłem się do przodu. Niczego podejrzanego nie zauważyłem. Dałem więc znak kolegom, że mogą iść. Kiedy podeszli, z odległości kilkudziesięciu metrów w ukryci w zasadce Sowieci otworzyli do nas silny ogień z broni maszynowej. Zdawało się, że nas wszystkich wystrzelają, ale z naszych ludzi tylko jeden został ranny. Podszedłem rowem w kierunku gniazda RKM-u, rzuciłem granat, wszystko się uciszyło. Droga była wolna. Konflikt, jaki zaznaczył się pomiędzy ugrupowaniami poakowskimi a władzą komunistyczną, narastał od chwili wkroczenia wojsk sowieckich na tereny nadwisłoczańskie. Delegatura sił zbrojnych na kraj starała się zapobiec tworzeniu nowych oddziałów partyzanckich i dezercji wojska, postulując włączenie się do jawnej pracy nad odbudową Polski. W odezwie do żołnierzy polskich oddziałów leśnych z 31 lipca 1945 roku wzywano do zakończenia wszelkiej działalności partyzanckiej i wyprowadzenia z lasu młodzieży, uznając za szkodliwą walkę zbrojną przeciw okupacji sowieckiej. Zalecenia delegatury sił zbrojnych w kraju starał się realizować sztab oddziału Wojciecha Lisa, dowódcy jednego z większych ugrupowań leśnych, przebywających w lasach mielecko-kolbuszowskich. W lipcu 1945 roku poprzez Antoniego Anuszewskiego, działacza ludowego, nawiązano kontakt ze starostą mieleckim Kazimierzem Karłowiczem, proponując spotkanie w celu omówienia spraw konfliktowych i osiągnięcia możliwego do przyjęcia przez obie strony kompromisu. Do pierwszego spotkania Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mielcu ze sztabem Wojciecha Lisa doszło 25 czerwca 1945 roku w Młynie w Hykach Dębiakach. Spotkanie trwało ponad 6 godzin. W trakcie rozmów Lis przedstawił żądania, od których uzależniał ujawnienie siebie i swoich żołnierzy.
zapewnienie bezpieczeństwa partyzantom po ujawnieniu, ukaranie aktywnych w zwalczaniu podziemia milicjantów oraz wymiana starostów, a przede wszystkim uwolnienie aresztowanych żołnierzy podziemia. Po spotkaniu w młynie miało dojść do kolejnych rozmów, jednak Lis zdawał sobie sprawę z niemożliwości spełnienia stawianych przez niego wymagań. Ponadto w celu przerwania rozmów do oddziału przybyli przedstawiciele NSZ, którzy zabronili Lisowi jego demobilizacji. Lisa podobno miał przekonać awans na chorążego, nadany przez komendanta obwodu NSZ. W lipcu 1945 roku walka, którą przerwano na czas pertraktacji, rozpoczęła się na nowo i trwała przez następne 3 lata. W sierpniu 1946 roku doszło do spotkania Wojciecha Lisa, posługującego się pseudonimem Groźny, z żołnierzami zgrupowania partyzanckiego Wolność i Niezawisłość majora Hieronima Dekutowskiego Zapory. Efektem tego było podporządkowanie się Lisa rozkazom Zapory, dzięki czemu jego oddział stał się częścią większego zgrupowania zbrojnego podziemia i uzyskał legitymizację. Lis wraz z pododdziałami Zapory przeprowadził szereg akcji przeciwko reżimowi w celu podkreślenia obecności partyzantów i zmniejszenia komunistycznego terroru. 19 sierpnia 1946 roku rozbrojono pociąg w Tuszowie Narodowym. Dzień wcześniej rozbito posterunek Milicji Obywatelskiej w Padwi. W nocy z 14 na 15 września przeprowadzono akcję w Zapolu na rodziny funkcjonariuszy UB. Po odejściu Zapory Lis nadal prowadził walkę z komunistami. 6 października 1946 roku 20-osobowy oddział dokonał rozbrojenia posterunku Milicji Obywatelskiej w Borowej, następnie zlikwidował najaktywniejszych aktywistów we wsi. 17 października 1946 roku wykonano wyrok na funkcjonariuszu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mielcu, Stefanie Grzelaku. Dużą stratą dla oddziału, jak i samego Wojciecha Lisa, była obława w Ostrowach Baranowskich dokonana przez KBWUB na pododdział dowodzony przez Zerwi Kaptura. W wyniku walki poległo 8 podkomendnych Lisa: Tadeusz Jaworski, Józef Mrozik, Stanisław Lis, Michał Chłopek, Wojciech Głowieńka, Antoni Maksoń oraz 2 nieznanych z imienia i nazwiska żołnierzy niepodległościowego podziemia. Śmierć ta tragicznie dotknęła mściciela. W jednym z raportów do Rzeszowa szef UB w Mielcu pisał: w dniu 5 grudnia 1946 roku doniósł nasz agent Młot, że Lis Wojciech przechodził przez Chyki Dębiaki i przyszedł do pastuchów, którzy palili ognisko, usiadł przy nich i opowiadał, że zginęli jego najważniejsi ludzie i co on teraz będzie robił. Zaczął płakać i odszedł w stronę lasu. W międzyczasie resort bezpieczeństwa rozpoczął operację Lasy, której celem było rozbicie grupy Wojciecha Lisa. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Mielcu rozszerzał krąg swoich agentów i informatorów, dzięki czemu coraz częściej organizowane były obławy. Od września 1947 roku za Lisem w pogoń ruszyła jedna z grup operacyjnych KBW, licząca ponad 50 żołnierzy. Grupą dowodzili porucznik Józef Wołdyka i funkcjonariusz Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Alfred Twardowski. Plan ten jednak nie powiódł się, a nawet zakończył śmiercią porucznika Wołdyki, zastrzelonego przez Wojciecha Lisa 6 listopada 1947 roku. Wobec tego Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie postanowił zlikwidować zagrożenie poprzez zamordowanie Wojciecha Lisa z wykorzystaniem tajnego agenta. Pętla wokół nieuchwytnego partyzanta zaciskała się coraz bardziej. 5 stycznia zostali aresztowani Jan Redzowski, Juliusz Ortyl oraz Stanisław Chyjek. Pomimo ciężkiego przesłuchania nie zdradzili miejsca pobytu swojego dowódcy. Tymczasem Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie miał plan awaryjny. Dzień przed aresztowaniem współpracowników Lisa do akcji wkroczył agent Tor, Wojciech Paluch. W zdradzieckim spisku na Wojciecha Lisa przypadła mu najważniejsza rola. W styczniu 1948 razem z leśniczym Szulcem udaliśmy się do zacisznej restauracji przy ulicy Mickiewicza w Mielcu. Na
towarzyskie spotkanie z szefem Urzędu Bezpieczeństwa. Na zapleczu otrzymaliśmy przyrzeczenie nagrody i ostatnie instrukcje. Plan był gotowy, musieliśmy go tylko zrealizować. Po dłuższej przerwie spotkałem się z Lisem i Kędziorem 29 stycznia w Ostrowach Baranowskich na zabawie u sołdyki Heleny. Trochę popiliśmy. Po zabawie rozeszliśmy się, umawiając się na kolejne spotkanie w dniu następnym. Tym razem w lesie w Ostrowach Baranowskich. Był piątek, 30 stycznia 48. Lis i Kędzior przyszli w wyznaczone miejsce, tak jak się umówiliśmy, na 12 w południe. Miałem ze sobą w kieszeni pół litra wódki. Zaproponowałem parę kieliszków do śniadania. Nie odmówili. Po śniadaniu i wypiciu kilku głębszych poprosiłem Kędziora i Lisa, byśmy się chwilę zdrzemnęli, w końcu nie spaliśmy całą noc. Upewniwszy się, że mocno zasnęli, podszedłem do Lisa i delikatnie zabrałem mu pistolet. W drugiej ręce trzymałem już swój. Kędzior spał obok Lisa, co mocno ułatwiło mi zadanie. Wymierzyłem broń w ich głowy i oddałem dwa strzały jednocześnie. Po zastrzeleniu Lisa i Kędziora agent Thor ukrył użytą przez siebie broń. Dokumenty zamordowanych oraz broń krótką znalezioną przy ciałach zabrał ze sobą. Zastrzelonych ukrył w krzakach i pilnując ich siedział przy nich do wieczora. Dopiero wieczorem udał się do Mielca na mieszkanie konspiracyjne, meldując o wykonaniu zadania. Na miejsce mordu pojechała grupa funkcjonariuszy UB, dowodzona przez szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mielcu, porucznika Wojciecha Pacanowskiego, która upozorowała potyczkę, następnie zabrała ciała Lisa i Kędziora do swojej siedziby. Informował raport Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mielcu z 9 lutego 1948 roku. Ciała miały zostać zbezczeszczone, a następnie skrycie pochowane na śmietniku Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Mielcu. Szczątki Wojciecha Lisa, Mściciela oraz Konstantego Kędziora, Dęba, zostały odnalezione i ekshumowane 30 października 1991 roku. Koniec odcinka drugiego.